Uważam, że problemem Platformy Tczewskiej jest Dominikowski, którego trzeba się pozbyć. Tak, ja jestem... Ci, i poczekaj, daj skończyć. I nie pozwoli się go przed wyborami, żeby była jasność. Bo jest naszym wiceprzewodniczącym rady. Jest naszym radnym. I ktoś go na listę wziął, nie ja. Ktoś go zrobił, dał mu szansę startować i to jest problem. Pełna zgoda. Ale milicjanta można się pozbyć. Nikogo się nie możesz pozbyć Platformy, bo budujesz szerokie listy. Nie możesz. Ale milicjant nigdy nie startował i nigdy nie będzie startował. Czy ty naprawdę słuchasz czasami, czy ty masz tylko w głowie ustawione, co ty chcesz zrobić? Nie będziesz nikogo wyrzucał z Platformy. Więcej ci powiem. Będziesz otwierał listę dla ludzi, którzy może kiedyś w Platformie byli. Bo budujemy szerokie listy. I będziesz musiał się z tym pogodzić. Nie mówię o startowaniu, mówię o tym pozbywaniu się ludzi. Tylko w tej chwili to jest kwestia twojej odpowiedzialności, trochę cofnięcia myślenia do tyłu. Nie trafisz tego. Zabić możesz gościa wtedy, kiedy masz siłę i nie szkodzi to całej ekipie. A zaszkodzi to dzisiaj przed wyborami. On nie powinien być na listach. Nie powinien być na listach. Albo w środku listy mógłby być. Ja nawet dokładnie mam pomysł na ten okręg. Jak on będzie w środku listy, też wejdzie. Tylko że to, że nie może być na listach, on się musi dowiedzieć dzień przed rejestracją listy. No to się zgadzam 100%. I problem jest taki, jak to ograć. I nie dać się wypierdolić do tego czasu. Pana, żyj w świecie rzeczywistym, a nie w świecie wirtualnym. Ja wiem, że dzisiaj ta paka jest taka, po wyborach może być ta paka inna, bo ludzie liczą też na różne rzeczy. Znaczy, ja naprawdę za dużo w życiu widziałem takich rzeczy. W partiach politycznych jestem od 89 roku. Nie wiadomo. Trzech, to prawda. To nie trzech? Tak. Unia Wolności, a co było wcześniej? Nie wolności, nie obrażaj mnie tu. Ja byłem w Unii Wolności. Muszę nie obrażać. A w czym? KLD, tak? Bo... Chyba, nie obrażaj mnie tutaj. Mówię po raz drugi. Chciałbym, żeby był wiceprezes Platformy, którego Platforma wskaże. No ale kto? W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, to będzie. Nie ma... Znaczy, w dupie może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest ekspertem, czy w dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę, a nie o pierdolę. W dupie to mam, kto to będzie, kogo wymyślicie. Możecie powiedzieć, że Dominikowski będzie. Nie mam znaczenia. Ale chodzi o to, żebyś ty miał pozycję taką, że rozmawiałem z Mirkiem, Platforma wskazuje tego człowieka. I nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak dzisiaj. Czy się nadaje, czy nie, czy może iść do takiej spółki, czy nie. W dupie to mamy. To są, wiesz, trudne, ja wiem, że to są trudne decyzje. Bo to nie są mili goście. Tak jak Zbyszek słyszy, że ma w słupku poprzeć Biedronia, to dostaje i zęby go bolą. Ale to są, to są tego typu wybory. Mamy 102 miasta prezydenckie i chodzi, żeby w niedzielę wieczorem pokazać, że PiS nie wygrał w żadnym. Że przegrał wybory. Bo my nie gramy o wybory samorządowe tylko. One są ważne, ale to jest tylko mały etap. Bo jak przegramy wybory samorządowe, to nas nie ma w wyborach parlamentarnych. Nie ma nas. PiS rządzi drugą kadencję. Powiem ci tak. Jak Mirek będzie w Platformie, to będę się bił o niego zawsze. Jak nie będzie, mam go w dupie. Ja się biję tylko ludzi Platformy. Mam w dupie tych, co wychodzą. Kompletnie. Ja jestem patriotą Platformy od początku. Ja też jestem patriotą. Dla mnie Platforma jest wartością. Jak ktoś nie chce być, albo dostaje ofertę, nie chce być, to jest jego problem. Jak jest dla nas przydatny, trzeba go wykorzystać. Jak nie jest, niech według wszystkich, ale to jest stara zasada. Tak samo robi Karnowski, tłukąc wszystkich, nie dając się nikomu rozwinąć. Paweł ma podobną, wiesz, metodę, żeby jak już jakiś wiceprezydent próbuje rosnąć, to go trzeba. Na tym to polega. Znaczy oni tacy są wszyscy. Ja nie mam żadnych złudzeń. Nikt nas nie szanuje i nie ma, jak nie masz siły, to jest tak jak w filmie pan Włodyjowski, jak mówił Włodyjowski, że był niskiego wzrostu, ojciec powiedział, jak nie będą się ciebie bać, to będą z ciebie śmiać. I z nas się tam śmieją. No o tym mówię. Mnie serce boli, jak widzę, że z trzech, gdzie mieliśmy dwóch prezydentów, dwóch starostów, szefa Rady Miasta, szefa Rady Powiatu w 2002 roku, mieliśmy wszystko jako Platforma, jeśli nie mamy nic. Minęło raptem kilkanaście lat. Nie mamy nic. Bo żeśmy raz tych ludzi powyrzucali, to po pierwsze. No to Pawlucek zasługi ma niewąskie w tym wszystkim, co zaczął robić. Ale na końcu jesteśmy tam ze wszystkiego. Żadne stowarzyszenie lokalne nie przyszło w tej grze. Bo kampania ogólnopolska będzie kampania PiS-u i Zjednoczonej Opozycji. I to będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum. I będziemy mówić wszystkim, nie głosujcie na jakieś małe, tylko pokażcie PiS-owi czerwoną kartkę. To będzie nasza kampania. No wszyscy się mianują moim, znaczy wszyscy się powołują, tak? Zawsze tak było i będzie. Stara zasada, jak chcesz sprawdzić, zadzwoń. To ci powiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Znaczy, naprawdę to jest najprostsza metoda. Sprawdzić, zadzwonić i tyle. Bo ja mam z Pobłockim różne rzeczy, załatwiamy Związek Miast Polskich, różne rzeczy załatwiamy. Niekoniecznie związane z Tczewem.
potrzebują najmniej, bo nie mam z nim co załatwiać dzisiaj. Mamy dwa miejsca do rady nadzorczej, które są opróżnione po kucharku i można je wziąć. To jest nasz ewentualny koalicjant. Naszym koalicjantem jest Kubłowski, ewentualnie. Naszym koalicjantem jest PSL w powiecie, chociaż są oszustami. Portal TVP Info. Wiesz więcej.